Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku robimy sobie żniwa na mapie Erlengrad, odcinek 16. W dzisiejszym odcinku robimy oczywiście żniwa rzepaku, tego co sialiśmy dwa odcinki temu. A w dzisiejszym odcinku na samym starcie jedziemy sprzedać 8000 litrów mleka. Oczywiście jest sierpień. Ceny rzepaku nie patrzyłem. Rzepak. 1967, więc nie chcę byleć na tym trójkę, chociaż to dużo nie rośnie. Dzień pierwszy na supermarket z mlekiem. Tak jak widać, już stoi klas, czeka na mnie. Oczywiście Tucano 580. Te Tucano miało być rok temu na żniwach, w poprzednim sezonie, ale jakoś tak wyszło, że nie dał rady i miałem Idala, a dokładniej w 10 odcinku, czyli 6 odcinków temu wyróżniłem. Zebrałem serki, wtedy miałem 2 zebrane, więc 10, zebrałem 100 tysięcy i miałem na koncie 114 tysięcy, ale z tych 14 tysięcy musiałem wypożyczyć kombajn za 20 tysięcy. No trochę tracę na tym wypożyczaniu, ale trudno. Osiemnaście tysięcy, a dużo jeszcze z tego mleka? No nie wiem, czy jest drugi raz. 2,4 jest tam, a to by było... To nie wiem, czy jechać z tym mlekiem drugi raz, czy nie. A nie będę, bo w grudniu ma być niby dobra cena. Okazuje, że w grudniu ma być najwyższa cena za 2400, a teraz było 2240. Więc sprzedałem. A raz podczepiam moją małpał i będę czekał tutaj. Czyli ciągnik będę sobie stał na gospodarstwie. Bo zanim ja tu na kosze względem, to trochę zejdzie. Chciałem zrobić sprzedaż mleka na początku, no bo sprzedaży mleka nigdy nie pokazywałem. Oczywiście, żeby nie było, najraz tylko dojadę do przyczepy, spłacę kredyt. Ten co obiecałem, za serki spłacę kredyt. No to spłacę ten kredyt, tak jak mówiłem. Wsiadam do Tucano 580. No i dobra, wchodzę tu. To jest dużo tych kultowaterowań. Więc w sumie... Właśnie nie wiem, czy by nie... Tylko, że nie mam zbyt ciągnika, żeby moją talerzówką latał. Więc dobra, pożyć przedmioty zrobimy na tym kontrakcie, bo jest najtańszy. I tutaj przyjmij kontrakt i przyjmij kontrakt. Ja miałem spłacić kredyt, a kredyt jest tutaj. 280 tysięcy, no to spłacamy 100 tysięcy. Czyli mam 180 tysięcy kredytu jeszcze. Dobra, ale zanim pojadę, teraz muszę tylko sobie oblukać, gdzie jest pole numer 13. I pole numer 13 jest tutaj. A, bo on mi wystrzelił, tak. No bo przecież... Bo wspomniałem, że włączyłem tempomat. Niech to sobie będzie talerzowo pole. Dobra, przeskoczę tu przez pole, raz, dwa. Wiem, że to tak niekulturalnie przez pole przeskoczyć, ale... Albo na 10 go puszczę, jak usiadę. Trzeba pamiętać, że jest 13 kontrakt wyjdziemy. Wzięty. Tutaj długą pro... O! Dobra, naprostało się, naprostało. Tutaj to jest do uprawy, to? I które jeszcze? I piątka i tam, i dobra.
Jestem tu na cały odcinek roboty, nawet w zasadzie to i ponad odcinek. Też w sumie włączę mu tą prędkość szybko. Wiem, że to trochę nierealnie będzie, że on tak trochę szybciej będzie jeździł, ale chcę po prostu, chcę kasę mieć, tak. Wiem, że przez błotek nie powinien przejeżdżać, no ale chcę po prostu, ja chcę najszybciej, jak najszybciej to zrobić wszystko. Ile on pójdzie? Oryginalnie 15 by poszedł, a tak jedzie 22. No to 25 chyba pójdzie. A ja wreszcie mogę po 10 minutach odcinka? No, po 10 nie, ale po, no, po 6 minutach odcinka wsiąść do kombajnu i kosimy. Nie, pole chyba bez GPS-a walne, no bo w sumie nawet nie wiem, jak to zacznę tego GPS-a. Ale chyba ustawię tak jak zawsze w tamtym tym rogu. Tak jak on zawsze był ustawiany i będzie ogień na boki. No właśnie, załatwię może Tucano zamiast tego John Deere'a kupię. Chociaż wolałbym John Deere'a i Tucano kupić. O, i tak te dwa kombajny mieć, Tucano i John Deere'a, to coś pięknego. To by było piękne na tej gospodarce, jakby tutaj John Deere i Tucano był. Bym się nie podniewał. O kurczę, to tak blisko drzewka jest tego rozposiany? W zasadzie to pojechałem lewą stroną, gdzie jest ten cały napęd. Do sprawy jest chudszy header. Bo nie ma napędu. Dlatego zaryłem drzewko, ale jakbym przejechał prawą stroną. Mówię, jakbym przejechał prawą stronę, to bym nie zarył. Ja wam mówię. Czwórkę na końcu sobie skończyłem, bo w poprzednim sezonie zaczynałem od czwórki żniwa i tej kurwa nie pokazywałem jak kosiłem. Więc w tym sezonie odwrotnie trzeba zrobić. Że te pola wam pokażę, a czwórki nie będę pokazał. No bo na czwórce nie mam sobie co pokazywać, to jest jeden brzykały do kuszenia. Są to prawdopodobnie na pracowniku będzie lata. Powinno wyskakiwać, ile on tam procent ma uprawione, ale na razie nie wyskoczyło, więc jeszcze ma za mało. O, jest 10% już. Więc to w miarę mu pójdzie. W miarę mu to pójdzie. To uprawianie tam. Nic nie będzie jakaś taka aż mega długa. Wiadomo, pierwszy sobie będę raz w koło i potem z GPS-em będę wahał. Już mam go ustawionego, to wie, to wiadomo. To już raz wahał, jak już będzie ustawiony, to... No i elegancko. Powiem wam, że fajnie idzie robota. Wiem, co miałem kupić, ale to już na nową oborę. Znaczy, jak już będzie, no, jak już będzie obora stała, to kupię. Bo miałem kupić paszowóz, ale chyba nie mam gdzie go. Z kontraktu będzie z 15 tysięcy. Dlatego na kultywatorowanie lubię kontraktu, to można wziąć jeden ciągnik. Bo tych kultywatorowań jest zawsze pełno kontraktów. No już 20% kolega ma. Muszę sobie zobaczyć, który był najtańszy. 13, no dobrze, myślałem, że jest 13 mam traktor. On tam mimo, że z 5-6 to zabierze z tej 13, ale ja to nadrobię na innych polach kontraktowych. Tu jeszcze są zbiory plonów. Ale co on tu ma do koszenia? O, jest. Tak średnie.
Właśnie to jest za 12 tysięcy. Jeśli rzepak, to biorę. Rzepak, zacznij się, to tak, no tutaj tylko rzepak może się jest, no to... O, kultywatorowanie nowe wskoczyło. Siódemka, ale ja chcę aż, żeby on tą dziesiątkę skończył mi uprawiać. I wtedy wypożyczę sobie tego Nicholanda. Właśnie ile mi za tego Nicholanda będzie chciał? Chyba 1000 będzie chciał, tak? 962. Kurczę, nie wiem, czy przypadkiem moim bym nie pojechał, tylko że ja nie mam ten dziennika, żeby przyczepę pociągnąć. Więc nie, jak on skończy tą dziesiątkę, to wezmę sobie siódemkę. Dam mu do roboty. Taki chyba będzie najlepszy obraz. 7 ton rzepaku. To już jest jakieś... Za 20 tysięcy. Więcej. Więcej, bo że. Więcej. 7 to jest. Bo po 2400 jest chyba, po 2300. Nie pamiętam, ale chyba 2400 widziałem. To powiedzmy 2400 to jest 10 ton. To jest 24 tysiące. Jak będę miał 10 ton, to będę miał 24 tysiące z rzepaku, tak? A na przyszły sezon jak siejemy? Nie wiem, nie myślałem nad tym jeszcze. O, zasiew nowy doszedł. Rzepak. Wiadomo, teraz tylko same rzepaki będą. A tutaj doszedł zbiór rzepaku doszedł. Więc ja te kontrakty będę sobie robił. Bo wiadomo, kasa jest potrzebna, żeby spłacić ten kredyt. I dopiero jak spłacę kredyt, to w przyszłym sezonie kupuję kombajn. Kurczę, mogłem tu nie do końca go tam nasypać. Musieczkę. W przyszłym sezonie kupuję kombajn. No, ale nie, widzę, że... Tutaj oprócz tego Żyda, to tak widzę, że w miarę równo leci ta sieczka. W miarę równo daje nawożenie. O, to jest najważniejsze. No więc dwa pola do siewu rzepaku są. Więc fajnie, fajnie. Więc będzie kasy. Tam 4000 i tam 12 tysięcy, to już 16 tysięcy. Jest ostatni przejazd? Nie, nie. Dobra, te góry, tutaj góra już jest skoszona. Więc tutaj już na spokojnie. A jak tam cena rzepaku? 2000, o i spada. To ja wiedziałem, że na siebie strzela dawać. Jeszcze jak będzie na pewno na tym odcinku, jeszcze to drugie pole przeskoczę. Na to drugie pole przeskoczę. Ale na razie niech on sobie walczy z... O, właśnie, przy okazji robi się kolejne osiągnięcie. Przy okazji, jak on sobie tam robi te kontrakty, to osiągnięcie sobie, bo tam jest chyba za 50 kontraktów, jest w osiągnięcie. To jest osiągnięcie. Nie powiem wam, jak się nazywa, bo nie pamiętam, ale wiem, że jest tak to osiągnięcie. A tutaj mam kontrakty na tej mapie zrobione. Znaczy na tej mapie, no może wracamy na mapie, nie? 6 lat gry. Sożony bele to nie, zakończyłem te 38, a potrzebuję 50.
Więc czyli zostało mi 12 misji do zrobienia. A na kombajn potrzebuje 300 chyba tysięcy. 300, więcej niż 300. 330 chyba tysięcy. Bo ja tego John Deere'a będę brał. Nie miał być John Deere. Właściwie nie patrzyłem w sumie promocji, ale tutaj na kombajnie nie ma. Znaczy patrzyłem promocję, ale... Może z promocji uda się wyrywać John Deere'ka. Właśnie Tucano jest tańsze od tego, czy nie? Tucano jest droższe właśnie od John Deere'a. Czyli to jest 285, no to 15... A przystawka chyba ze 40 tysięcy będzie kosztować. Myślę, przystawka header. 40 tysięcy, no to jest... 15... 325 tysięcy, coś takiego. Powiedzmy 330. Raczej bez wózka, no bo nie potrzebuję. Ja wózka i tak nie używam, a po co mam za wózek dopasać kolejne 7 tysięcy? Po to tylko, żeby header odłożyć, to mi się nie opłaca. W zasadzie nie wiem, jak to zrobić. Właściwie to w sumie mógłbym bez przyczepy sobie tutaj poradzić kombajnem. W chwili obecnej. Nawet z tamtego pola mam sobie radę. Ale z czwórki nie. Bo wolałbym już puścić mojego... Wyczwara, żebym sobie siał. Siał rzepaczek. Albo w sumie wypożyczę tego nie polam, bo niech stracę ten 1000. A przy okazji oblecę jeszcze sobie jedno inne pole. Więc poczekam, żeby tego nie polam wypożyczyć. Ten zestaw jest trochę za mały. Więc jak on skończył tam kultywatorować, to od razu kombajn, nie kombajn, tylko jest wypożyczany Newfoundland. Kupię mu te dwa worki... dwa worki nasion, o! Tam 1600 na to wydam, wiem o tym. A to co zostanie w siewniku, bo coś zostanie na pewno. Przecież to też rzepak, to tam dużo tego nie da się. Jak to ma zostanie, to będzie elegancko. Już nie powinien to my wysiać. Ale wiadomo, różnie bywa to farming. O, nałożenie kolejne zaszło. Właśnie klikam odświeżyć, nie wiem czy już się nie odświeżają. Bo już chyba jest dosyć. Tutaj staram się tak równo mniej więcej tą sieczkę rozrzucić. Tego co widać. No, ten już ma 60%, więc elegancko. Jeszcze ma sobie skomponowany się pójdę sobie zrobić, żeby na czwartek film mieć. A i troszkę na to będę do sobie powoli przesyłał. Ten jest na piątek, więc na spokojnie. Dzisiaj jest toreka, ten film jest na piątek, więc to mi się podoba. Ja lubię mieć taki zapas. Więc to mi się podoba. Dobra, aż takich kółków nie będę kręcić tym kombajnem, bo to... Wiadomo, żeby sieczka sobie spokojnie dolatowała. Bo ona jest tutaj najważniejsza. Z 15.37. Zaczynałem, to była 15.15 chyba. Coś koło tego.
Powiem wam, że gdyby nie ten bilet dzisiejszy i nie pójście na WF, to teraz dopiero, czyli o 15.38, bym dopiero do domu chodził, więc ten odcinek na pewno by nie był nagrany. Bym musiał pewnie do czwartku dopiero czekać, żeby to nagrać. Albo przynajmniej do środy, do wieczora. Trzy kontrakty na zbiór jest. Chyba jeszcze wykorzystam sobie tego mojego tukanu. Znaczy mojego, no wypożyczonego. Sobie go wykorzystam jeszcze na kontrakty i oblecę tego pola. Wiadomo, że wtedy równą cenę zarobię, czyli... A, ósemki nie zbiorę, ale wiadomo, bo tam są ziemniaki, ale... 8 tysięcy. Będę miał z samego kontraktu, z samych kontraktów, koszenia. A do tego jeszcze wiadomo, jakiś profit będzie w rzepaku. Bo wiadomo, że zostanie coś dla mnie. No, owiec to tam akurat... tak nie bardzo z tym owcem. Ale jak zostanie, to też spoko. A zostać na pewno zostanie, bo to jest przecież... To jest niemożliwe, żeby nie zostało. Jeszcze trochę i tutaj będzie całe te pole. Chyba w łąkę zamienione. I zamiast tego pola tutaj będzie dokupiona... Myślę, nie wiem, czy dokupić teren łąkowy, czy... Chyba w pole będę ładował. Bym wolał tą trójkę, żeby tutaj już połączyć takie fajne duże pole mieć. Mi się wydaje, że trójkę zrobię kupię tam tutaj, żeby to obrobić tym moim 6-metrowym sprzętem. No i to jest cały odcinek jazdy. Z talerzówką to jest cały odcinek jazdy tam, więc na spokojnie. Osiemdziesiąt procent kolega ma. Więc spoko, spoko. Kurde, no i znowu lewą stroną przejechałem. A tutaj jest tak w miarę, tutaj widzę zasiane. Że nie wchodzi na płot. Że kombajn daje radę to zbierać, to jest dobrze. Ale tutaj już trochę za bardzo ktoś poszedł z polem. Powinno być domalowany kawałek. Zawsze widzę, że tak na styk trzeba tu jeździć. Przecież zawsze jak tutaj kosiłem, to John Dillem. Jak jechałem, to zawsze tu zaryłem. Ale widzę, że klasem jak przejechałem, to z większych problemów. Nie udało mi się zaryć. Dobra, dotąd. Oczywiście ścieżkę rozciągnąć. Dawaj. O, fajnie wyszło, 52-52 wyszło. Na zbiorniku. Dobra, jeszcze kupię sobie te dwa worki rzepaku, tak jak obiecałem. Rzepaku, ziarem. Wiem, że na farmie mam, ale ja nie chcę ich używać. No i te 5 tysięcy z kontraktu, co zarobię, to akurat spłacę kredyt. Te 5 tysięcy, zawsze będzie te 5 tysięcy mniej kredyt do spłacenia. W tym odcinku można powiedzieć, że spłaciłem 105 tysięcy kredytu. W grudniu jeszcze mleko będzie, więc kombajn powinien kupić za swoje. Powinno się kombajn udać kupić za swoje pieniądze.
Że to jest jeszcze w ciągu pieniędzy, zanim się spłaci kredyt. To jest jeszcze 180 tysięcy, no wiadomo, nie? Rzepak będzie. Ale kasa z rzepaku już będzie odkładana na ten. Kasa z rzepaku będzie odkładana na kombajn. Na razie mam 11 ton. Za dużo tego tam nie mam. Jeszcze troszeczkę owsa będzie, więc jakoś przeżyję. Troszeczkę owsa mam. Znaczy mam, będę miał z tego kontraktu. Więc na spokojnie dam radę. Fajnie, że tym kultywatorem zdąży zrobić tą piątkę. Piątkę, dziesiątkę. Tam na dziesiątce jest największe pole. Więc te 2,80 para zrobi. Wiadomo, że nie w całości, no ale... W sensie w całości, ale... Nie będzie... Właśnie ile on tam ma już tego procent? 96, więc... Dojadę do końca i chyba skoczę. Skoczę do Rzędira. Będę sobie obserwował. Będzie 99, to skakuję do Rzędira i przestawiam go od razu na 13. Niech walczy. Więc na spokojnie to. O, kontrakt na pole, pracy na polu numer 10 został zrealizowany. No, o to właśnie chodziło. Tu jest kolejne pole. Orientacji w terenie jeszcze nie zgubiłem na tej mapie. Idę szybko jeszcze tego New Holanda puścić na pole. Więc tak. Nie piątka, tylko gdzie to jest? A tu jest ekonomiczenko. Dobra, odbierz. Zasiew. Położyć przedmioty. Chciałem pierwszy na 27 puścić, ale nie uda mi się to. Z tego względu, że mam już trzy kontrakty aktywne. A tego moda na więcej kontraktów nie chcę brać. Do tego kuna więcej wejdzie, bo tu wejdzie dwa... Ponad 2 tony. 2600 chyba nasion wchodzi. Tam do tego mojego Pottingera to na 600 tylko wchodzi, więc... Albo 2400? Nie wiem. Nie wiem ile to wchodzi dokładnie. Ale chyba 2600. Jaki to był numerek? 14, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, to jest... wiem jakie pole. To jest to długie, takie duże. Nie podobają się te wyświetlacze w tym Holandach. Nie, to w ogóle nieładny. Więc no nie wiem. Chyba, że staną sobie te 7 ogarnę. Tą z 19, jakbym ogarnął sobie, to elegancko by było. Bo ta tak średnio mi się podoba z tym wyświetlaczem. Dobra, puszczam tutaj ciebie kolego i jedzie. Ile pójdziesz? 24. No i dobra, i sobie jeździ. Ten tam już ma 10%. Właśnie, pick-upa jeszcze miałem sprzedać. A to na koniec odcinka się garniemy pick-upem. Czyli jak wysypię ten zbiornik.
Bo po tym, myślę, że jak wysypię ten zbiornik, to będę kończył, bo już ile mamy? Już mamy 30 minut, więc... Wiadomo, że żniw nie ma co... Co dłużej pokazywać. No, mógłbym zrobić 50 minut, czy tam godzinę, ale po co? Jak i tak tego nikt nie obejrzy. A wiadomo, że te 5 minut to zawsze sprzedaż mleka i pick-upa to też to będzie sprzedaż 2 minut. Więc to będzie 17 tysięcy z tego, co patrzyłem. Będzie 17 tysięcy, więc będą kolejne 15, ale tak. Więc już ładnie idzie krycik dół. Ocetyczki, a to nie, to nie są ocetyczki. Za ocetkę pożyczki. Koszty naszym to nie. Nie są ocetkę pożyczki. A tutaj, po 900 płacę. Płaciłem po 900, jak to spłacałem, jak to spłaciłem tego tych ponad 100 tysięcy. Więc jak wtedy płaciłem po 900, to teraz będę płacił po 700. Albo po 600. No to zawsze te 300 wymienię. A 300 to już idzie troszeczkę zaoszczędzić. A tu cena oczywiście wody. Przez taki czas można sobie troszeczkę zaoszczędzić, jak codziennie się oszczędzam, powiedzmy te 300 wy. To w ciągu roku to jest 12 dni, tak? Tak, to jest 12 dni. To jest 12 dni. To jest 3600, bo co to zawsze, nie? To jest półtorej 1000 litrów mleka. 1500 litrów mleka to jest. Więc to nie są przelewki. A wiadomo, że jak nie mam kredytu, to też nie ma setek i więcej w portfelu zostaje. A ja wiem, dlaczego ja wziąłem... Oj, czekaj, bo sobie zarysowałem takie. Ja już wiem, dlaczego mam taki kredyt. Bo myślałem, że serków jest więcej, a tylko 12 było. Każdy po 10 tysięcy to daje 120 tysięcy. A ja wtedy w jakimś odcinku wziąłem kredyt na maksa. I przecież kupiłem do czwara, siewnik, wały, rozsiewacz do nawozów. Właśnie, że zacząłem w ogóle wapniarkę. Bronu talerzowy rozsiewa... Nie mam wapniarki. A teraz chyba wapnie będzie wymagane. Tak mi się wydaje. Jo, wapno jest wymagane. Więc trzeba coś będzie pomyśleć. Albo się przemęci ten... jeden sezon i wypożyczyć wapniarkę. Dobra, w sumie tu w prawo wyjadę i łąką przeskoczę do niego. Dokładnie tędy. Oczywiście będę starał się robić kontrakty głównie na nawozy. Bo nawozy to jest dobra kasa i szybka. Zasypię wreszcie raz na 3 tony. No to jest jakieś, powiedzmy, 6 tysięcy kosztu. Niestety, to jest 6 tysięcy prawie. No ale na tym zrobię na przykład dwa kontrakty po 10 tysięcy. To jest 20 tysięcy, więc 14 jest do przodu. Jak temu tu się... O, ładny te 7 ujdą, jest ładny. Nie wiem, ile on tu już procent po kontraktu zrobiony. Mój talerzuje tutaj. Więc zobaczycie, jak tam idziemy to talerzowanie. No, 20% ma zrobione siebie. A kurter nie wiem ile ma, ale to zaraz sprawdzę. Ten ma 21, ten ma 30. Więc dobra, on sobie tutaj działa powoli.
Więc dziękuję. Ja sobie tutaj będę kosił dalej oczywiście. A jakoś mnie tylko się obawia. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się ciepło, cześć.